Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie we Flataucie. Zaczniemy od map zimowych, dlatego że wiemy, że po pierwsze będzie fajny festiwal, może rozwałki, a może przynajmniej faili. Po drugie, dlatego że są to mapy, które sprawiają mi dosyć dużo problemów i będzie to przynajmniej dla was śmieszne. A po trzecie, dlatego że chcę mieć to już też z głowy, ponieważ no, jest to po prostu męczące i uważam, że lepiej będzie, jeśli się tego po prostu już pozbędziemy w tym momencie. Tak więc już przejdźmy do samego wyścigu. Przy okazji zostało nam głównie tam do odblokowania trasy, jak z tego co widziałem, to były to trasy miejskie oraz trasy na budowie, ale no one są po prostu dla mnie przyjemniejsze w mojej opinii. No a tymczasem jednakże już jedźmy, zakładając, że oczywiście to się pojawi. Przy okazji jedno z malowań na jednym z samochodów jest troszkę zbugowane, dlatego że wyleciałem, a dlatego że ten czarny samochód po zbliżeniu się do niego jesteśmy w stanie to malowanie normalnie zauważyć i to jest dla mnie troszkę szokujące. Teraz spróbuję wolniej jechać, bo wiem, że jednak to jest mapa zimowa i ja wiem, jak ja się tak bardzo na niej ślizgam. A poza tym, czy chciałem podbić, powiem, mam muzykę, ale stwierdziłem, okej, nie. Ten silnik musi być tak słyszalny, ponieważ ja mam to już na minimum, a i tak po prostu wskaźniki dźwięku szaleją, a nie chcę też obniżać dźwięków ogółem systemu, bo nie mam po prostu ustawionego profilu dla każdej gry, tak? I jestem zbyt leniwy, żeby to robić. Po prostu, tak? Mam więcej dodać. A okej, już wiem, dlaczego tej mapy tak bardzo nie lubiłem, dlaczego nie chciałem przechodzić, ponieważ jest tutaj takie jedno bardzo niemiłe miejsce. Okej, przejedźmy się tutaj. I właśnie o tym malowaniu mówiłem, o malowaniu tego tutaj czarnego samochodu, widzicie? Po podjechaniu do niego on się zmienia w takie czerwono, właśnie ciemne jakieś. Ale nie jest to malowanie czarne w pełni, tak jak to widać z daleka. Zresztą nadal są jakieś problemy, nie wiem co się stało w tej grze. Ale po prostu nie doczytuje mi, jak widzicie, terenu w ogóle. W sensie terenu, niektórych obiektów. Wydaje mi się, że to jest właśnie coś w tej grze, czego nie zauważyłem wcześniej, ale mogę się mylić. Pomimo restartu, pomimo w ogóle tego, że nie grałem parę dni, pomimo zmiany ustawień, no nadal jest to samo. Zresztą to nie jest akurat już moja wina. Tak przynajmniej zakładam. A teraz się przejdziemy po prostu tędy. Zakładając, że zaliczymy tutaj ładną wpadkę, no na szczęście. Jeszcze ta wpadka nie była aż tak duża, jak myślałem, że będzie, rzeczywiście. Okej, ale na razie nam idzie całkiem przyjemnie, tylko żebym znowu nie wykrakał. Przy okazji, testowałem jedną rzecz, powiem wam, na trybie singlowym. Dlatego, że sobie odpaliłem wyścig z botami, z AI. I odpaliłem go sobie tak, że jechałem autem złotym na auta brązowe. Uwaga, uwaga. Samochody przeciwników ostro zwalniają, kiedy jesteśmy bardzo z tyłu. W zależności od poziomu to zwolnienie jest odpowiednio tam chyba procentowo ustawione. Ponieważ ja grając autem na Goldzie, ja widziałem, jak oni się wlekli i ja rozumiem, że mamy tutaj auto nie wiadomo ile razy szybsze od auta z brązu, ale tamte auta zdecydowanie spowalniały, gdy byliśmy gdzieś tam daleko. Bo oni wlekli się no parę mil na godzinę, czy tam parę kilometrów, ja mam to w kilometrach ustawione, okej, więc parę kilometrów na godzinę. Zobaczcie, bo czasem po prostu miewałem ustawioną prędkość mojego auta na mile na godzinę i nie pamiętałem, czy je zmieniłem w tym flataucie, czy też nie. No ale jak widać jednak zmieniłem, więc całe szczęście. Okej. Cały czas jesteśmy drudzy, co jest ciekawe. No raczej na miejsce pierwsze bym się tutaj nie rzucał. Że tak obiecywałem to miejsce pierwsze w każdym wyścigu, a jeszcze mówiąc, uważam, że na kierownicy ja tego nie zrobię po prostu. Szczególnie na Goldzie, ponieważ jest to dla mnie troszkę za wysoki poziom, tym bardziej, że te mapy zimowe, jak widać, mnie dosyć mocno pokonują. A kurde, byłyby jaje, jakby się okazało, że pierwszy wyścig mi się uda. To było coś wspaniałego. Dawno by tak nie... Znaczy, w sensie to byłoby pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna, jeśli coś takiego dzieje, no ale nie może być za pięknie. Lipki na pewno gdzieś spieprzy, prawda? Oj. O, a może jednak? Może ona nawet nie spieprzy. Panie samochodziku przed nami, proszę uciekać. Ale z drugiej strony jesteśmy zaraz przy mecie, więc co? Dajemy na czwórkę. Za porażkę, ja naprawdę to wygrałem. Ja to naprawdę wygrałem. Ja w to nie wierzę. A przy okazji, moi drodzy, taka ciekawostka, już teraz wam powiem. Że za jakieś 4-5 odcinków, jak dobrze liczę, będzie możliwość zobaczenia już mikrofonu nie tutaj, a gdzieś tutaj. Dlatego, że nareszcie znalazłem, to jest dobrze powiedziane, chciałbym sobie znaleźć to tak pieniądze na to. No nie, no zarobiłem trochę pieniędzy,
I stwierdziłem, że wkurza mnie po prostu ten mikrofon, dlatego że mam z nim masę problemów. Na przykład w tym momencie ma jeszcze zamontowany programowo zrobiony kompresor, ma bramkę szumów, oj przepraszam najmocniej, dodatkową bramkę poziomu, jest jeszcze parę dodatkowych ustawień audio, które w nim zmieniałem. Stwierdziłem, dosyć zabawy, już mam dosyć tego, że mi cały czas wyłapuje dziadostwo. Znaczy klawiatury tak czy tak będzie wyłapywał i pewnie będę musiał kupić jakąś niskoprofilową. Ale do czego dążę, to, iż za 4-5 odcinków będziemy, moi drodzy, już mogli zobaczyć po prostu naszego Blue Yeti'ego w koszyku. Niestety koszyk musiałem sprowadzać aż z Ameryki. Nawet dla mnie jest to nadal dosyć, po pierwsze, duży wydatek, a po drugie dosyć odległe miejsce, więc niestety będzie sobie ta paczka troszkę szła. Dokładnie ile? Bo ja wiem, miesiąc z tego co wiem. Więc stąd też mówię, że 4-5 odcinków będziecie to widzieli, ponieważ prawda jest to nagrane na zapas, a kiedy wrócę, ponieważ wyjeżdżam na jakiś czas i dlatego też te odcinki tak bardzo naprzód idą, ale to już chyba mówiłem kilkukrotnie, chyba że po prostu nie rzuciłem tego do nagrania, to jeszcze teraz powiem. Dlatego też dopiero po powrocie już będę nagrywał na świeżo i również dlatego... Oj cholerka. Z jakiegoś powodu mi teraz lepiej idzie ten. Może wtedy to była frustracja, jak za pierwszym razem grałem tą mapę, w sensie za pierwszymi razami, bo tych wyścigów na tej mapie to ja zrobiłem oj masę jeszcze trochę. W każdym razie, od razu poprowadzić po prostu znowu zacznę nagrywać, dlatego że będę miał już więcej czasu, bo skończy się mój pierwszy rok studiów, w sensie już całkowicie, w sensie to już dla mnie się prawie że skończył, ale no egzaminy końcowe, wiecie, takie sprawy. No i jeszcze też parę projektów, które chcemy zorganizować ze znajomymi. Naukowych oczywiście, więc taki kierunek, tak jak człowiek jest ambitny, to ma przejebane, delikatnie mówiąc. Wiem, że słownictwo, ale taka jest prawda. Jak jesteście na kierunku technologicznym, jesteście strasznie ambitni i chcecie coś sensownego zrobić w swoim życiu, to macie przewalone, dlatego że sami sobie kładziecie kłody pod nogi, ale z drugiej strony to dobrze, bo takich ludzi potrzeba na świecie. Znowu mi się odpala tryb mówienie o mechatronice, mechanice, astrofizyce i tak dalej. No ale mniejsza. Wracając jednak. Ten koszyk no, nie był tani, to muszę od razu przyznać. Kosztował mnie, już teraz mogę powiedzieć od razu, żeby tam wam trochę rozwiać jakby wątpliwości, że szedypki kłamie. Znaczy w porównaniu tak do koszyków, które są normalnie dostępne, w sensie na przykład Radius, bodajże Radius to są te koszyki od firmy Yeti. Yeti to była firma, nie, przepraszam, od Blue. Yeti to jest nazwa mikrofonu. Wybaczcie, zawsze zapominam, który człon jest nazwą firmy. To Blue Radius, bodajże on się tak nazywa w pełnej krasie. I jest w tym momencie dostępna na rynku ogółem, tak produkowana masowo nadal dwójka i trójka. W sensie to są wersje oczywiście tego uchwytu pod Blue Yeti. I bodajże pod Blue Snowball również są to uchwyty. Jeśli się nie mylę oczywiście, proszę mi poprawić jeśli tak. Bo ja w tym momencie już nie pamiętam, ale no one są po prostu dostępne i one kosztują jakieś horrendalne pieniądze, typu 250 zł czy coś tego typu za koszyk. Ja natomiast nawet więcej, czasem 350, to znaczy zależy w którym kraju kupujemy, jeszcze też od dodatkowej marży osoby, która trzyma to w magazynie, etc. No sklepu, tak ogółem mówiąc. Ale dlaczego dążę? Do ceny mojego uchwytu, który kupiłem. Kupiłem troszkę inny, kupiłem... Zależy, on się firma się nazywa Nox, znaczy KNOX, tak? Ale czyta się bodajże Nox. Tak jest, Maria, dobrze, że dobrze powiedziałem firmę, a nie że powiedziałem model. No nieważne, w każdym razie no jest to koszyk. Wygląda jak typowy koszyk, no co mam więcej powiedzieć. Natomiast w kwestii ceny, no to jest to około 100 zł, tak? Licząc dobrze na polskie złotówki, chociaż no wiadomo, to jest raczej troszeczkę więcej, ponieważ tam jeszcze był na przykład była wysyłka i tak dalej, ojejku. Właśnie zawaliłem wyścig, okej, okay. No to niedobrze. Niedobrze, bo się zacząłem rozgadywać. Nie chciałbym tego wrzucać do kolejnego wyścigu, więc pewnie będziecie mieli te dwa wyścigi jakby tutaj skompresowane do jednego filmu. Przepraszam, tak akurat wyszło. Myślałem, że pojadę lepiej, a ten na sam koniec zacząłem się wygłupiać, w sensie skupiłem się głównie na gadaniu zamiast na grze. Tak więc teraz pewnie będziecie mieli jakąś drobną, chyba że znowu mi się uda, dobrą kompilację. Przynajmniej teraz już jakby zakładając, że to wejdzie, to teraz przynajmniej wiecie ile
ile kosztował ten mikrofon. Znaczy, przepraszam, ten sam statyw do mikrofonu. Przepraszam, sam statyw, co ja gadam? Statyw mnie też kosztował około tam 120 bodajże złotych. Ale koszyk, sam koszyk. Sam koszyk i statyw to jest koszt 30% tak naprawdę ceny mikrofonu. Więc prawdziwa cena za tak naprawdę set z Blue Yeti, jeśli chcecie normalnie nagrywać, to jest jakieś, bo ja wiem, przy najtańszych zamiennikach i tak dalej. Zakładając oczywiście tutaj przekupić statyw z gwintowaniem odpowiednie, nie będziecie sobie tylko po prostu przejściówki kupować, etc., etc. Nie będziecie mieli statyw, a nie ramy mikrofonowe. No to będzie koszt w okolicach. Zgodę też, że bierzecie Blue Yeti'ego, tak jak mówię, w wersji tej Blackout, czyli też właśnie najtańszej, to jest cena około 600, znaczy oczywiście tam w Polsce ten Blue Yeti troszkę mniej kosztuje. To powiedzmy 530 plus 120, to jest 650 plus znowu stówka, zakładając, że kupujecie ten sam koszyk. Nasz koszyk nie jest wymagany, ale po prostu jest on dużo, dużo przyjemniejszy, tak ja mówię, dla mnie. Dlatego, że teraz to, co mogę zrobić, to no ja mam tak naprawdę statyw pionowo, tak? Ja nic nie mogę z tym zrobić, plus statyw niestety jest na tyle wysoki, że to, co widzicie teraz, to i tak jest jego minimalna wysokość, zakładając moje warunki, więc no niestety. No plus 20 zł za... ojejku, bo zawalę znowu. 20 zł za pop filtr, tak zakładając taki najtańszy, byle jaki. Nie sądzę, żeby wam był metalowy potrzebny, uważam metalowy za troszkę błędny wydatek. Na przykład Rode NT1 ma bardzo fajny. Polecam, mój brat ma ogółem, w sensie mikrofon, bardzo, bardzo dobry, wbrew pozorom. W sensie, mimo że ktoś może pomyśleć, że zamiast złącza XLR ma USB-ka. Ja mówię oczywiście o NT1 z wersji USB, nie w wersji XLR-owej, tam XLR-owej, jak to woli, czyli tej typowo studyjnej. Tak, znowu się zacząłem, kurczę, rozgadywać. Ten ma metalowy pop filtr od razu automatycznie jakby dodany do zestawu. To jest mega spoko. I uważam, że w takim wypadku to nie jest problem, jeśli jest to dodane rzeczywiście do zestawu, a jeśli macie zamiar kupować sami, to osobiście ja wam odradzam. Dlatego, że jest to w mojej opinii, tak jak powiedziałem, niepotrzebny wydatek, tak długo jak nie jesteście jakimiś naprawdę niesamowitymi wirtuozami czegokolwiek, no to nie ma sensu. Jeszcze myślałem, ja na przykład myślałem jeszcze o tym, aby zrezygnować z Blue Yeti'ego, w sensie zarobić tam znowu, nie wiem, jakoś tam któreś wakacje albo coś, jeszcze raz pójść do pracy. Ja pracowałem teraz przez cały rok. Po prostu wakacje, ogarnąć sobie troszkę więcej pieniędzy i wymienić tego Yeti'ego na jakiś mikrofon dużo, dużo droższy, tak, dużo, dużo, dużo droższy. Ale stwierdziłem po wszystkim, że może jednak nie, bo myślałem na przykład o tym, żeby sobie za nim ustawić, to była już troszkę inna myśl, w sensie myślałem o ogółem dźwięku znowu. I pomyślałem o na przykład kupieniu właśnie mikrofonu z portem, z złączem XLR oraz do tego miksera, jakiegoś takiego tańszego. Oczywiście akurat mikser nam nie jest potrzebny, ponieważ no, nie jesteśmy tutaj w jakimś studiu nagrań czy coś tego typu, ale prosty mikser jakiś byłby wtedy potrzebny, chociażby do tego, żeby przełączyć ten mikrofon, podłączyć go w ogóle do komputera ze względu na charakterystykę złącza XLR i tak dalej, i piny, które tam są, i to jakiej mocy, znaczy mocy, jakiego napięcia potrzebuje takowy mikrofon, ale mniejsze, bo to nie o to chodzi teraz. Moim drugim przemyśleniem było to, aby dokupić sobie dodatkowy pop filtr. Nie, to nie jest raczej pop filtr, to jest ogółem filtr wygłuszający, metalowy co prawda, ale myślałem o tym, aby go ustawić z tyłu, w sensie wiecie, chodziło mi o tą... O Jezu, jak się to nazywa prawidłowo? Nie pamiętam teraz fachowej nazwy niestety. To jest taka siatka metalowa na tył mikrofonu, która miałaby go chronić właśnie, znaczy, która miałaby go chronić przed przegłosami. No i ona oczywiście jest również wyłożona pianką przeciw
Ścianką akustyczną. Jezus Maria, jakie słowa zapominam. Dopiero sam co miałem. Są też tak się na myśli wyścigów. No można tak powiedzieć, myślę. Te trasy zimowe działają bardzo, bardzo charakterystycznie. Ale to było piękne. Ale ja chcę, żeby to zostało. Nie, to musi zostać po prostu. Ale to było zajebiste. Szkoda, sobie ogarnąłem w międzyczasie, jak widzicie. O, no i tak, tyle wyszło z ogarniania Lipka. To tarcie tutaj jest, tutaj trzeba po prostu jechać wolniej. Ze względu na takie sytuacje potem. Natomiast ogarnąłem sobie troszkę Nitro i powiem wam już, że jak to wydaje mi, jak mnie się wydaje, że to Nitro działa. Nitro nie działa z perspektywy... nie zostało zaprogramowane, jakoby wychodziło po prostu z palnika. Znaczy z palnika, Jezus Maria, z palnika, Jezus. Wydechu. Ono nas nie przyspiesza w kontekście tego, że mamy dodatkowy dopalacz z tyłu. Ono działa względem kamery gracza. To kamera gracza definiuje pozycję, z której Nitro będzie wystosowane. Czyli jeżeli samochód jest bokiem, to go nie będzie automatycznie pchało z tyłu i nie będzie tej siły wypadkowej w pewną stronę. Siła wypadkowa będzie prosto, całkowicie prosto, tak jak kamera gracza wskazuje. Ciekawe, czyż nie? Znaczy, ciekawe. Wydaje mi się, że to jest ciekawa analiza, no ale cóż, pewnie przy montażu będę o tym pamiętał. To znaczy, trzeba zejść też z biegiem, ponieważ mam też dodatkowe hamowanie. Znaczy, to może głupio brzmieć, ale na wysokim biegu z dużą prędkością. Tak, ale przynajmniej dzisiaj jest coś. Dzisiaj się leje krew, flaki i wypada i defy. Chciałem być defloracje i ja pierdol. Nie, tego nie będzie, tego nie będzie. Nic się nie pojawi tutaj po prostu w tym gameplayu. Wytnę ten fragment, nawet jeśli ten wyścig wejdzie. Bo to jest... To było po prostu przypałowe strasznie. Albo zeszycie po prostu tylko jak ja na przykład chodziłem w klasie maturalnej, to miałem już praktycznie tylko zeszyty najczęściej. Na razie jest tak całkiem nieźle, chociaż... Brawo Lipku, okej. Okay. Opowiadałem przed chwilą i myślę, że to znowu powtórzę. Że w klasie maturalnej jak byłem, to już pod sam koniec, jakieś takie ostatnie dwa miesiące przed maturą, w sensie przed maturą, ostatnie dwa miesiące roku szkolnego. Pięknie, po prostu dobrze mi idzie. Przed samym tak jakby końcem tego roku to było, no powiedzmy, że jeszcze dwa tygodnie, no to dwa miesiące i dwa tygodnie powiedzmy przed maturami. Jak pira z drzwi, moimi oczywiście. Jest moje zdarzenie z tym autem, jakkolwiek to jest absolutnie defenestracja automatyczna. Tak, do czego dążyłem? Te dwa miesiące i dwa tygodnie przed maturami moimi. Ja już nosiłem same zeszyty do szkoły, ponieważ książki nam nie były potrzebne, bo to już były powtórki. Tylko i wyłącznie tematu, przepraszam. Wiedzy, tak, ogólnie rzecz biorąc, danego przedmiotu. Ale dlaczego o to mówiłem? Bo mówiłem, że mam nadzieję, że komuś się to dobrze ogląda do kolacji, herbaty, czy jako nie wiem, po szkole, prawda, jakaś forma odprężenia się, ten gameplay oczywiście i te moje wygłupy, rozwalanie się i nieumiejętność grania, jak inaczej to nazwać, prawda? Proszę bardzo, zobaczcie. Myślę, że taki trochę mały exploit, może dla niektórych, ale chyba szansa na to. A proszę bardzo, jednak PC się restartuje. Mały exploit, jeśli chcecie, żeby przeciwnicy nie dali rady, w sensie, żeby się gdzieś blokowali, to zróbcie coś takiego. Bardzo ciekawe, w sensie, że się przeciwnicy tak mogą blokować. Prawie, że siadły. Niestety, no to już. Należy, że ten fragment tam zostanie. Oj nie, to się skończy. Dobra, jedziemy szybciej. Coś tym razem stało niby. O Jezu, najgorzej, miałem taki ładny wyścig, no i się poszło wszystko walić. Ale nic. Trzeba po prostu jeszcze raz do tego podejść. W sposób inny. I na przykład próbować wygrać. Więc nawet się na samym początku tutaj stało. Ta masakra. Zresztą jak widać, często nam też odjechały cztery osoby dosyć ostro. Tak nawet powiedziałbym, że bardzo ostro. Fak, dobra. Wyjechałem, powróciłem żyjąc. Nie zaliczając defenestracji. Jeden z przeciwników też się chyba wywalił po drodze. Okej. Tak. Zwolnijmy. Przed tym zakrętem trzeba mocno zwalniać. Ja to zawsze jestem zwolennikiem tego zwalniania. Ponieważ on jest akurat dosyć zdradziecki. Już nawet te zakręty ogarnąłem tej bardziej. Chciałem być szczery. To było piękne, tylko teraz
wylecieć stąd. O, chciałem powiedzieć, że w całości, ale chyba... Chyba, no niestety nam tam nie zaliczyło, że wylądowaliśmy w tamtym miejscu, chociaż tak zaliczyło nam przynajmniej checkpoint z zakrętu, więc tyle dobrze. Dobra, na czwóreczkę przerzucamy, ale zwalniamy już w tym momencie, dlatego że tutaj ten zakręt też jest dosyć niemiły, jeśli się na nim wpadniemy, w ostry poślizg. I wiem to właśnie z doświadczenia paru akcji, zresztą możliwe, że nawet kilka z nich widzieliście gdzieś tam na kompilacjach defenstracyjnych, tak? Też, no oczywiście tak jak mówiłem, gdzieś tam defenstracje tutaj pokazane, to jest bardzo mały ułamek wszystkich wyścigów, dlatego że ich jest zazwyczaj dużo, dużo więcej, są czasem nawet takie, w których defenstracji nie zaliczałem, było tak z jednym ostatnim odcinkiem, gdzie ten wyścig chyba rozegrałem co najmniej 10 razy pod rząd. Nie miałem z tego chyba ani jednej defenstracji, bo miałem jedną. Więc no. A teraz jest oczywiście, jak widzicie, dużo lepiej, prawda? Klasycznie po naszemu, powiedzmy, wszystko się dzieje. Z drugiej strony cieszy mnie to, że troszkę nadgoniłem do przeciwników, ale z trzeciej strony, no, znowu jestem za nimi bardzo daleko. Tak więc, no, nie cieszy mnie to niestety. Ja pojadę troszkę na zacierając silnik. A teraz się przerzucimy na czwóreczkę i spróbujemy rzeczywiście ich dogonić. Nie martwi mnie to, bo zobaczę, oni są tak z... Ja wiem, 1/8 trasy przed nami, to jest troszkę martwiące. Dobra, chcemy wjechać w tego pana bałwana, aby z niego zdobyć po prostu nitro, bo nitro nam się przyda. Okej, okay, czwóreczka. Będzie trzeba to zwolnić, ponieważ to też jest dosyć nieprzyjemny zakręt, w sensie na którym można łatwo wypaść. I tylko, żeby się nie wpieszyć właśnie w tamten pal wysokiego napięcia, czy pal sub wysokiego napięcia. Oj nie, to już może bardzo się skończyć. Dobra, wracamy na trasę. I teraz trójeczka. Ja jak mam nitro, to od razu staram się na trójeczkę też rzucać, dlatego że nam po prostu daje całkiem niezłego boosta i też od razu będzie można szybciej rozkręcić obroty. Dlatego że dwójka za szybko moim zdaniem wchodzi, no i ciężko jest z nią manipulować jakoś sensownie. A jak widać, no chyba już ich nie dogonimy, co? No, chyba już ich nie dogonimy, niestety. Szkoda. Ale o, proszę bardzo, buldożer tutaj troszkę zniszczyłem. Znaczy buldożer, jest spychać śniegu. Spycharkę śniegu, odśnieżarkę, czy jakkolwiek to jeszcze inaczej nazwać. Okej. Okay. Ładnie. Szkoda, że tam niestety, ale... O, oni się chyba tam się rozwalili. Ja? Tam widzę, że jest dosyć duży zator. Miejmy nadzieję, bo to nam da duży, duży plus. Dobra, niestety już wrócili do łask, powiedzmy, znaczy do łask gry oczywiście. Chociaż cały czas są tam gdzieś blisko w miarę przed nami. Może to jest nasza chwila. Na to, żeby właśnie nadgonić. Gdybyśmy piąć, no to musielibyśmy dwie osoby prześcignąć. No nie, chyba szans na to niestety nie ma. Żal trochę, bo byliśmy blisko. Nie wykorzystałem okazji, ale też przez brak nitro. A kurde, jak się tam rozwalili, no, aż kusiło. A nic bywa. Na pewno sobie pieniążki z tego wyścigu zostawię, skoro ukończyłem, no bo nie. Drobny restart. Tutaj. Tak, okej. Okay. I wrzucamy się jeszcze raz na Golda, na tą mapę naszą ukochaną, śnieżną. Trochę boli ten wyścig znowu. Znaczy takie niektóre wyścigi są fajne, tak mi fajniutko idą, a niektóre są absolutnie beznadziejne. I tak bywa już. Co mam powiedzieć teraz? Aktualnie nie mam pomysłu. Zastanawiam się, jak się nazywa ta maszyna, którą jechaliśmy po lewej. To nie jest odśnieżarka, tylko... Nie mam pojęcia, jak się nazywa. Pycharka do śniegu też mi nie nazwa. O, właśnie ta pomarańczowa tutaj. Przed nami zaraz. No już teraz za nami. Spokojnie się ją pewnie parę razy miniemy dzisiaj. Parę razy, hehe. Czy wy miniecie ją może ze mną... Tylko parę razy, ja pewnie ją minę paręnaście albo parę dziesiąt. O nie. Tak, a chciałem nadgonić teraz za nimi. Czy muszę teraz rzeczywiście przyspieszyć, tylko że to jest zaraz nieprzyjemny zakręt, na którym się łatwo rozwalić, tylko że akurat wyjątkowo pierwszy raz się rozwaliłem na tym zakręcie w ten sposób. Zazwyczaj to wyglądało troszkę inaczej. Okej. Okay. O nie. Okej. Okay. Gdzie zostanę, gdzie wyląduję? Daleko niestety. Nie w tą stronę, gdzie chciałem. Liczyłem, że wyląduję ten na tym zakręcie już. W sensie, wiecie, że stąd będę miał restart. Okej. Okay. Ale proszę bardzo, udało się nam skoczyć na czwartą pozycję. Bardzo ładnie tutaj w tym momencie zrobiliśmy. W mojej opinii przynajmniej personalnej. Okej. Okay. Oj, tylko nas proszę nie spychać tutaj, bo będzie nieprzyjemnie. Piąta, czwarta pozycja to są akurat nasze
nasze okolice, czy okolice naszych możliwości, tego co widzę. Okej, okay. Znowu do przodu. Bo na tej czwóreczce jedziemy. Znaczy, to jest śmieszne, że na przykład właśnie teraz tak coraz rzadziej schodzę z tej czwórki. Trójka, czwórka to są moje, to moje biegi. Poprzednio no to była tam dwójka, trójka, teraz trójka, czwórka. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że się troszkę lepiej nauczyłem tej jeździć. Znaczy, to jest bardzo daleko powiedziane, ale wiecie, o co mi chodzi. Czy to jest kwestia tego, że jakby nauczyłem się trochę lepiej kontrolować auta, czy to jest kwestia rzeczywiście tej ligi, a może obu. Może i obu. Nic za nas... Zobaczymy pewnie w przyszłości, natomiast teraz by się przydało nadgonić znowu delikatnie. Tyle, że właśnie gdzieś tutaj na tym zakręcie trzeba zwalniać. Aż nie wiem, zanim się już parę razy wywaliłem. Czy waliłem może nie tyle, że trochę defenestrację, ponieważ jak widzieliście ich nie było specjalnie, ale było widać ewidentnie tam, znaczy było widać, ewidentnie tam po prostu parę razy traciłem pozycję głupio. Albo na przykład w ten sposób też. Przynajmniej ładnie leciałem. Nie było co restartować w sumie. Dobra, jedziemy. Piąte miejsce, no daleko, daleko ze przeciwnikami niestety. Zresztą jak widać. Fajnie było naprawdę ich dogonić, ale szansa na to jest raczej mierna. Tak patrząc po moich możliwościach. Patrząc po moim zapasie nitro w chwili obecnej. Zapas nitro by nam się przydał, szczególnie na końcową fazę wyścigu, czyli ostatnie okrążenie. No ja oczywiście rybki nie zebrał po drodze, po co? Chyba już niestety szans nie, już raczej nie ma szans na miejsce wyższe. Okej. W razie kolejny restarcik. No i w takim razie znowu was widzę tutaj, znaczy ja was widzę, a wy mnie nie, nieważne. Znaczy wy mnie widzicie już teraz, ale wcześniej mnie nie widzieliście, a działo się. Okej, tutaj na tym pierwszym zakręcie chcę zdecydowanie wychodzić na gdzieś tam na prowadzenie, gdzieś tam na pierwsze dwa miejsca, ponieważ potem się tam straszny syf dzieje na nim i no ja nie chcę w tym po prostu uczestniczyć. Ponieważ no te nieprzyjemności, które tam czekają AI, no to jest masakra po prostu. Te zderzenia, to potem pchanie się między przeciwnikami, żeby gdzieś tam na topkę wyjechać, to bardzo spowalnia, powiem tak. To nie powiedzieć, że totalnie nas pozbawia dużej ilości czasu, przewagi nad przeciwnikami. A w takim razie, znaczy przewagi, którą oczywiście pewnie stracimy, ale warto ją mieć, żeby ją móc stracić, tak? Na przykład tak. Okej, okay. Wieczka. Ale proszę bardzo, wyrzuciłem jej dosyć mocno do przodu, więc jestem zadowolony. Wieczka. Kureczka. Troszkę zwolnimy sobie. Oj nie, dobra, było blisko. Bym zawalił ostro. Ale tak jak tutaj trzeba nadrobić, ponieważ już druga osoba zaraz jest za nami gdzieś, bliziutko. A nie chciałbym z nią na razie przegrywać, czy że jestem na drugim okrążeniu i właśnie ląduję w lampie ulicznej. Bardzo ładnie, rybku. Ale nadal jestem pierwszy, tak, więc to mnie cieszy w pewien sposób. Aż pewnie zaraz nie będę. Chyba, że uda mi się jeszcze tutaj coś wysiupłać z tego. Nie ma co się tutaj bawić z tym, trzeba zwolnić. Wybaczcie, wolę czasem zwolnić niż ryzykować zdobycie pozycji, dlatego że po prostu, no tak jak mówiłem już chyba wielokrotnie, nas interesuje to 3, a nie muszę być tutaj jakoś specjalnie najlepszy i pierwszy w każdym wyścigu, szczególnie jeśli to nagrywam. Natomiast w kontekście tego gościa, no zdecydowanie nie chciałem ryzykować walki o to pierwsze miejsce tym, że mogłem na przykład stracić 4 kolejne pozycje. Zresztą co mi się już nieraz zdarzało, że właśnie tak walczyłem niepotrzebnie o pozycję i potem traciłem ją bardzo, bardzo głupio. I tutaj cudem dosłownie wyleciałem w to, bo tak to byśmy skończyli poza trasą i byłoby dużo mniej przyjemnie. Ale musimy teraz tego pana już gonić ostro. Jeśli chcemy gdzieś tam skończyć cały czas topce. Powiem wam tak, pierwsze 2 czy 3 miejsca na tej mapie to jest absolutny mus. Mimo, że dalej jest tam straszny syf, w sensie zderzanie się i tak dalej. Znaczy zakładałem, że nie jesteśmy gdzieś pomiędzy, a te pierwsze miejsca właśnie mają bardzo dużą przewagę. No niestety chyba to pierwsze miejsce stracimy. Drugie już bardziej nam odpowiada, w sensie teraz, z perspektywy tego naszych możliwości. Ale można jeszcze spróbować powalczyć. Zobacz, że mamy tutaj ten skrót, z którego nauczyłem się w miarę korzystać. Oj nie, to się źle skończy. Mhm, tak myślałem, no ale cóż, restart będzie od właśnie tego zakrętu, więc... Tak naprawdę, no aż tyle nie straciliśmy. Najgorsze jest to, że jesteśmy teraz dużo bardziej podatni na oczywiście jakieś tam zderzenia z niższą prędkością. W sensie niższą niż wcześniej. A nadal jest to zderzenie tak, znaczy i tak jeżeli będziemy to kontrolować, to te zderzenia nie będą aż takie bolesne.
bo oczywiście jestem dużo bardziej podatni w takim stanie na defenestrację, o czym zresztą już chyba mówiłem kiedyś tam, albo i nie. Nieważne, no, w każdym razie takie spostrzeżenie, tak, które jest chyba dosyć oczywiste, myślę, dla was w tym momencie i dla fanów serii też przede wszystkim, ale mogę się mylić, tak? Zawsze się mogę mylić. No zobaczcie, Jezus Maria, jak my byśmy teraz przegrali tą trzecią nawet pozycję, to byłby przypał największy chyba na świecie. Zobaczcie na odległości na trasie. Zobaczcie na odległości między miejscem trzecim a czwartym. Zresztą to jest niemożliwe, żeby aż tyle stracić. Znaczy, oczywiście, że wszystko jest możliwe przy rybku, ale no bez przesady, nawet ja aż tak źle nie gram. Aż tak, podkreślam. I moi drodzy, zobaczcie co teraz zrobiłem. Przez ten głupi skrót. Przez ten głupi jeden skrót. Udało się. Bang. Jeszcze 6 sekund za nami. 4 setne sekundy. Wow. Wow. Bardzo ładnie. Jestem mega zadowolony, bo zdobyliśmy pierwsze te 3000, moi drodzy. A wiecie, na co pójdą te 3000? Proszę was, oczywiście, że na silnik. To było 12, o Jezu, to było strasznie drogie. Dobra, pokupujmy drobnostki jakieś tam. Aż 30 daje koni mechanicznych, podczas gdy normalnie te rzeczy po 10 dają na przykład. Także tak chyba się średnio to opłaca, chyba że już mamy wszystko inne wykupione. Czekajcie, co jeszcze tutaj zostało? Okej, to gdzieś tam 1000-2000, okej. To już nas nie interesuje. Dobra, w takim razie idziemy dalej. Miałem, kurczę, kupić opony, ale chyba na te zimowe trasy staniemy z tym, co mamy. No proszę bardzo, jaki tutaj ładny skrócik. O kurna. To naprawdę ładny skrócik. Fail. Skrót. Ja mój skrót. Ja chcę do skrótu. Dajcie mi jechać do skrótu mojego. Nie, mój ukochany skrót, no. Znowu mi zepsuli, tutaj mi jazdę na skrót mój. Wtedy było lepiej. Tak właśnie, rybku. Tak się kończy, jak jedziesz na pierwsze miejsce na Hama. Jest ale poleciał po prostu wspaniałym polskim. Bardzo... bardzo pięknie zróżnicowane słownictwo. Wbijamy na czwóreczkę. Oj nie, to się źle skończy. Tak się tak myślałem. Chyba to jest taka nadzieja matką głupich, tak? Czy ja akurat? To bym przynajmniej jedną he. O Jezu, ale to było złe, tak się nie robi, rybku. Patrząc to chyba te szanse na nasze wyższe miejsce troszkę stopniały, he, w porównaniu do tej trasy. O Jezu, dobra, to już było poniżej pasa, tak? Już gość sam się wyrzucił po prostu z tego wszystkiego. Z wyścigami jakimikolwiek w sumie. To był całkiem ładny lot. Ale już od człowieka nazywam ludzką inteligencję, no, znaczy ludzką inteligencję, Jezus. Ten gość z mojej głupoty po prostu się sam wyrzuca, wiecie? On już po prostu ma mnie dosyć. Głupio było rozdać cokolwiek. Jeszcze mi coś zaleje, jeszcze mam komputer z obudową z wylotem powietrza na górze, ponieważ jest to wylot na... głównie nastawiony na chłodzenie wodne, którego oczywiście nie posiadam. I trzeba kiedyś też zmienić na AMD procesor w końcu. Który nie wiem, jakim cudem ja wjechałem w ten skrót. Ale wiem, że takim cudem wjechałem w to drzewo. O, chciałem powiedzieć, że może uda nam się wygrać, ale... Znaczy wygrać, wyjść tam troszkę na wyższą pozycję. Chyba, że próbujemy robić na pewno nie coś takiego, tylko chodziło mi o jechanie skrótami, ale dobrze ci poszło, jak zawsze. Kappa. Nawet jeśli tutaj troszkę wolniej pojadę, to lepiej jechać powoli i się nie rozwalić tam na... Ja mnie na tym pomoście, ale... No, co? Czemu mnie to cofnęło aż tyle? Halo? Czekę? Masz pracę tylko kiedy jest potrzebne. Czemu on znowu tak szybko wyleciał, skoro tak szybko nie jechałem? Dobra, no, trudno, straciliśmy wszystkie miejsca. Dobra. Oj. Kuźwa, naprawdę. Podwójny restart dał nam więcej niż pojedynczy. Ciekawe. Ale jest... Skończyliśmy. Okej, okay. Wybaczcie, ręka mnie spędzi, ponieważ mam popękaną skórę przez pracę, no ale mniejsza. I po prostu no, spędzi mnie tak, bo skóra też mi trochę schodzi, ta, która się nadbudowuje, no i takie są tego efekty, nieważne. W każdym razie, trzeba jechać teraz, znaleźć naszym najważniejszym zdaniem jest jazda po pierwsze miejsce. Dlaczego po pierwsze? Dlatego, że potem się tam dzieją śmieszne rzeczy, a ja też nie chcę gdzieś tam być dalej, dlatego, że no potem ja robię różne dziwne głupoty. No właśnie, na przykład jak ta. I potem tracę to pierwsze miejsce bardzo szybko. Na przykład teraz jestem teoretycznie piąty. Oczywiście to liczę wobec checkpointu,
ale na przykład robię takie coś, tak? Czy skrócie i właśnie kończymy i tak ośmi skończymy. No dobra, jesteśmy szóście, to niewielka pociecha, że mam z pierwszego miejsca na szóste. Chociaż z drugiej strony tutaj ładnie wykręciłem to i pytanie, czy mi się uda tutaj... Tak, udało nam się z tego wyjechać. Więc w sensie już myślałem, że skończymy na boku i będzie kolejny restarcik do kolekcji, ale nie. Tak, i właśnie mówiłem o tym, że 7 wyścigów średnio wystarczy, żeby jeden nagrać, tak? No to w tym odcinku to się bardzo potwierdzi. Tak jak nie bardziej niż normalnie. Chyba to mówiłem, nie wiem czy to było nagranym, czy na wrzuconym, czy nie wrzuconym. Jeśli tak, no to już wiecie przynajmniej. Kappa. Okej. Okay. Szybko. Szybko, tak. Kurwale, puść szybko i potem tak kończysz właśnie, jak ci się szybko chce kończyć trasę. Okej, okay, zwolnijmy. Nie spiesz się tak bardzo. Jak stresujesz, za bardzo chcesz to jechać na szybko i już się czujesz zbyt pewnie, a potem takie ja właśnie wychodzą. Okej. Okay. Nie. Nie ma tak dobrze. Okej, okay, wracamy. Jesteśmy na spokojnie na swoim miejscu, no i niestety zawaliliśmy. Dobra, szybki restart. Jedziemy. Spokojnie, też powoli. No ej, ale przesuń się, przewróć się na bok, dziękuję. I przez skrócik mój, kochany. Już nie, ona już tutaj nic nie da. Jesteśmy już tak daleko, że przejazd przez skrót gówno nam da. Niestety. Okej, okay, jeszcze raz. Powiedzmy, że całkiem okej okay muzyczka, tak? Już nie wiem, co mam powiedzieć. Już znam te wszystkie traki prawie, że na pamięć. W sensie, ze słuchu już wiem. Powiedziałbym wam, że to jest strata auta pierwszego na przykład, tak? Okej, okay, ale teraz tylko się nie rozwalić, głupio. Nie było głupio rozwalenie się, to było rozwalenie się przez przeciwnika, a to już jest troszkę inny poziom, tak? To już jest poziom, ja pierdolę, niech mnie zabiją. Nie, no ja pierdzielę, naprawdę. Jeszcze raz, moi drodzy, jeszcze raz. Bo czemu by nie? Oczywiście klasycznie tutaj zawalę to na pewno. Na pewno to zawalę. O, masakra po prostu, masakra, tragedia. Co tu się dzieje? To jest straszne wręcz. Ale może jeszcze damy radę coś jednak ugrać. Nie wiem, czy teraz wjechaliśmy na pierwsze miejsce, tylko trzeba uważać. Ponieważ są tej takich zdradzieckich zakrętów, plus są. Jest mój ukochany skrót, którego korzystam tutaj namiętnie, tylko czasem nas. Zaznanie na przykład głupio dziwnie wyrzuci. Przynajmniej to mi się po raz pierwszy zdarzyło, żeby akurat w tym miejscu nas wyrzuciło głupio. Ale często się zdarza, że gdzieś tam się rozwalę po drodze jakby wyjeżdżając z niego. No bo on jest akurat takim skrótem, który może nas zabić albo nas uratować. I to idzie czasem w dwie strony. Może z drugiej strony widzę, że przeciwnicy niestety, ale nas dosyć mocno dogonili i trzeba było się skupić na tym, aby się ich pozbyć znowu z pleców. Teraz też nie wjeżdżając przy okazji w nic, co by nas mogło zniszczyć, zabić i wyrzucić cokolwiek jeszcze innego. Okej. Okay. Pierwsza w sumie kończy tą trasę na pierwszym miejscu po pierwszym okrążeniu, więc jest to jakiś sukces. Okej. Okay. Okej. Przejechaliśmy. Oj, ała, się pieprzył nas ładnie. No gnojek bardzo ładnie jedzie, powiem wam szczerze. I przez to mi się tutaj... Żeby bardziej pilnować, w sensie, nie wiem czy zauważyliście, on bardzo ładnie tak tam ścinał. Kiedy ja chciałem zwolnić ostro, on ładnie ścinał zakręty i przez nie przechodził. To jest, no wow, delikatnie mówiąc, wow. I gratulacje dla niego, w sensie dla jaj tutaj. Za to jak to przejechało. Okej. Tak, przez te tutaj miejsca. I chyba niestety będzie defenstracja, nie, na szczęście nie, ale jest drugie miejsce. Ale jest drugie miejsce, więc jest w miarę dobrze, powiedziałbym. Tak, zwalniamy tutaj delikatnie, znaczy delikatnie, nawet bym powiedział, że wręcz ostro na tym zakręcie zwalniamy. Ale delikatnie oczywiście puszczając nogę z gazu, żeby się znowu nie prześlizgnąć po prostu. Nawet jeśli tutaj troszkę stracę do osoby trzeciej, to wolę stracić niż się głupio wywalić. Właśnie na przykład w taki sposób, bo to już było głupie. Niestety. Ale nadal jesteśmy trzeci, tak, więc to jeszcze nie jest tragedia, nie jest to jeszcze strata, tylko żeby tak dotrwać do końca wyścigu. To jest najważniejsze. Okej, okay, tylko teraz pamiętać, gdzie hamować. Tutaj. Już tutaj, ja już w tym miejscu hamuję, ponieważ wiem, że to jest po prostu okropnie ślisko. Nie ma co się spieszyć. Ta trasa jest przede wszystkim dla osób, które są cierpliwe i chcą
i robią to wszystko spokojnie. Tylko, że niestety najgorsze to czwarta osoba nas goni dosyć namiętnie. Szybko się do nas zbliża. A ja też, troszkę panika gaming mi się włącza. Przepraszam. Nie być włączę, jest najgorzej, tak się nie mówi, tak się nie robi. Byłem. Okej, tutaj też spokojnie. Żeby na pomoc wjechać bez większych problemów i z niego potem przeskoczyć dalej. Właśnie, ja nawet przez skrót jadę na spokojnie, jak widzicie. Okej, to już od razu trójeczkę włączę. Wiem na to, że dzięki temu będziemy mogli z tego zakrętu tutaj wyjechać lepiej. Z tego, co mi się wydaje. Okej, może nawet na drugie miejsce. Może nawet nam się na drugie uda wskoczyć, ale nie ma co ryzykować. Tym bardziej, że właśnie może się to nas skończyć po prostu stratą pozycji z wjazdem, dlatego też ja tutaj chyba odpuszczę sobie jednak drugie miejsce. Cholera. Dobra, spokojnie. Nie. Tutaj już czwarty jest, słyszę go. Nie, skończyło się. Lipki teraz absolutnie moduł spokój i nic więcej. Żeby tylko dojechać na tym trzecim miejscu. Chciałem na drugie powalczyć, ale stwierdziłem, że okej, nie, bo za szybko po prostu wszystko idzie. 11 sekund za pierwszą osobą daleko, ale myślę, że i tak jestem zadowolony. 1,5 godziny nagrań. 3 wyścigi. I tak to jest sukces jak dla mnie. Dobra, ale moi drodzy, żeby tego nie było jeszcze, żeby nie było tyle tego dobrego, jeszcze obiecałem, że na pewno zagramy sobie wyścigi, które odlokowaliśmy, czyli trasę rajdową, typowo na torze wyścigowym oraz trasę tam jedną, która była chyba, jak dobrze widziałem, w lesie, to była chyba trasa leśna, ale proszę mi poprawić, jeśli się mylę. Jak na sam początek to się bardzo przyjemnie zapowiada. Żeby przejść do Lipku. Najgorzej. Druga defenestracja w dzisiejszym wyścigu, w sensie w tym wyścigu oczywiście. Jestem w stanie czasem tak zawalić głupio jedną rzeczą, że tracę po prostu większość pozycji i macie defenestrację przy okazji. No to moi drodzy, wbrew pozorom, że jest to pierwsze podejście do tej mapy, macie też drobną kompilację defenestracji, dlatego że no, jest to mapa, jak to jest chyba zresztą z mapami wyścigowymi, w sensie na torach wyścigowych w tej grze. Tutaj jeden błąd, jeden zły zakręt i można naprawdę bardzo szybko wszystko stracić, dlatego że one są dosyć szerokie, dosyć ciężko z nich wypaść. A z drugiej strony są dla mnie genialne wręcz, w sensie mega mi się dobrze na nich gra, na tych wyścigowych trasach. W sensie, no, chyba że jest jakiś taki głupio rozstawiony samochód, tak? W sensie jakaś ciężarówka czy coś. Ale to są wyjątki. Jakim cudem ja teraz tutaj wyleciałem? Halo, proszę. Można zgłosić to do zarządu? Kto to wymyślił? Dlaczego ja tam niby wyleciałem? No, myślałem, że już defenestrację jeszcze zaliczymy, ale na szczęście nie. Aż czy na szczęście. Okej, czwarte miejsce z powrotem. Najlepiej to było trzecie mieć i mieć od razu wyścig z głowy, ale nie. To schamowanko. Okej, pięknie. Powiem, że całkiem nieźle wyszedłem z tego zakrętu, mimo że się bałem, że będzie dużo gorzej. Okej, znowu całkiem ładnie. Właśnie, staram się trochę bardziej skupić po prostu na grze też teraz. W ogóle po tej trasie bardzo, jak się jedzie dosyć ostro zewnętrzną, to można bardzo ładnie na wewnętrzną wjechać po zakręcie, ale jest to niebezpieczne, jeśli jedziemy w towarzystwie kogoś innego, w sensie jakiegoś AI, ponieważ AI tego nie robi, tak? AI nie ryzykuje aż tak. AI ma swoje własne ścieżki, one bardzo mocno spowalnią na zakrętach i tak dalej. O cholerka, no i niestety ten stracja, no to chyba z trzeciego miejsca niestety nie będą nici. Ale przynajmniej było fajnie przez chwilę, tak? Już mieliśmy przez chwilę taką nadzieję, że może będziemy jednak gdzieś tam w topce. Okej, idziemy. Okej, to znowu się panowie, czy tam pani i pan rozwalili. Niestety ja też. Zaraz za nimi, znaczy zaraz przed nimi. Ale no, czwarte miejsce będzie mi odpowiadało, jest to całkiem spoko pozycja. Żal trochę, że nie trzecie i nie drugie, ani nie pierwsze, ale... No, jakby na nie ma szans od dłuższego czasu już, co widać chyba. O nie, najgorzej. Znaczy jakby defenestrację się spodziewałem, więc już ją zostawiłem. Stwierdziłem, a niech se będzie. Troszkę, że spadliśmy aż na szóste, no ale cóż. Myślę, że zostanę przy tym wyścigu. Leciałem mniej więcej defenestracji niż chyba w kompilacji przed sekundą. Ale trudno. Ale to jest przy połowę, strasznie. Okropnie, jest, jak tak można zawalić Lipku? Wytłumacz nam. A ja wam powiem na to, jak się tak zapytacie, jak mnie tak poprosicie, to powiem wam, że nie mam pojęcia. Jestem po prostu lamą i nie umiem grać w tą grę. Jak to jest możliwe, że ja tyle defenestracji w tym wyścigu teraz zaliczyłem? Halo?
Ja przez całą kombinację, przez ostatnie trzy wyścigi, które poszedłem na tej trasie wcześniej, nie zaliczyłem tyle defenestracji co teraz. No i jeszcze... Oh fuck. Tak, to moi drodzy, cieszyliśmy się czwartym miejscem, skończymy na ósmym, dziękuję, do widzenia, dobranoc, czy coś. Nie wiem, co się stało teraz pod sam koniec, już totalnie chyba wiecie, zrezygnowałem po prostu z tego. A może i nawet nie będzie to ósme miejsce, tylko siódme, że przeciwnicy lubią na tym jednym, w tym jednym miejscu się dosyć często rozwalać, ale ja skończyłem właśnie z głową w metalowym płocie, tak więc chyba jednak to ósme miejsce jest nam przekazane wręcz. Ta gra już po prostu nam mówi, że nie Lepku, ty nie masz tej szans na tej mapie. No nic, przynajmniej przez chwilę tak mówię, było fajnie. Ja już też nie chcę się w tym meczu, bo mamy trzecie okrążenie już pod koniec jesteśmy, więc trudno. Mieliście może nadzieję, że Lepki skończy lepiej. Niestety zadziwił was wspaniałym brakiem umiejętności jak zawsze. No nic, ale mam przynajmniej rozegraną mapę, tak jak powiedziałem. Pokazane jest po raz pierwszy 44 sekundy za pierwszą osobą. Niesamowicie dużo. Niesamowicie dużo. Czy mamy jakąś kasę na tuning? Tak, mamy na oponki może. O, proszę bardzo, idealnie na oponki. Nawet $42 nam jeszcze zostały. I tak jak powiedziałem, co nam już rozegraliśmy? Jeszcze nie rozegraliśmy tej mapy. Tej tutaj na mapie miejskiej. Oj nie, najgorzej. Tutaj można chyba ściąć. Można ściąć, tylko że akurat sposób, w jaki ja to ściąłem, to było najgorsze, co mogłem zrobić. Zobaczcie, trzecie miejsce jest... Cały czas w naszym zasięgu, chciałem powiedzieć, ale chyba właśnie z naszego zasięgu wyjechało. Patrząc na... Czy przez tą stopę można przejechać? Tak, można i chyba się nie opłaca. No cóż, bywa. Defenestracyjka na sam początek, bo jak żeby inaczej. No nie, tak nie działa niestety. I druga. Przepraszam, defenestracyjka do kolekcji. Ponieważ łatwo zrobić tutaj trzecie miejsce, tak? Łatwo, bardzo łatwo bym powiedział wręcz. Na przykład ta trasa posiada wiele alternatywnych dróg, ja to nazywam alternatywną drogą, dlatego że zajmuje ona mniej więcej tyle czasu, ile normalna. Tak, powoli. O, i widzicie, się zderzyły trzy osoby, tylko że chyba ja też wypadłem. O, najgorzej. Miałem taką ładną okazję. Tak, moi drodzy, 10 godzin. Nie pozdrawiam. Przepraszam, 10 do 20, a zresztą już o tym opowiadałem, nieważne. A proszę bardzo, jeszcze jedna osoba się tutaj rozwaliła, to jest właśnie to też, co chciałem powiedzieć. Przeciwnicy się bardzo często rozwalają, ja zresztą jak widać też. Ale dwie godziny nagrania. I wypad przez okno. Jeszcze defenestracja na sam koniec. Okej, moi drodzy, jesteśmy na tej trasie ponownie. Już mam po prostu dosyć po całym dzisiejszym dniu. Po całym dzisiejszym nagraniu. Ja tutaj po prostu siedzę, kisnę. Defenestrację cisnę. Nie, ja po prostu mam dosyć. Znaczy, ta mapa jest mega i jest w ogóle super. I uwielbiam ją grać, ale... Zdobycie na przykład tej trzeciej pozycji jest mega przyjemne i robi się to niesamowicie super. Tylko że jak widzicie, no po prostu czasem pierwsze wjechanie czasem z początku jest ciężkie po prostu. To raz, a dwa, po prostu czasem można bardzo głupio stracić wszystkie pozycje. Jeden albo dwa sposoby. A macie. A moi drodzy, wracamy. Wybaczcie, możliwe, że słyszeliście troszkę jak przeklinam, ale to już dlatego, że nagrywam ponad 2 godziny. Mieliście pewnie festiwal defenestracji na tej mapie, a to dlatego, że ja chcę ją pokazać, a zarazem chcę ją może nie tyle wygrać, co chcę gdzieś tam czwarte miejsce zająć co najmniej. Ponieważ to jest po prostu banalnie proste na tej mapie, tylko że trzeba grać bardzo spokojnie i to jest dzisiejsza moja taktyka. Przepraszam, jeśli nie będzie teraz dużo już defenestracji, ale po prostu potrzebuję się skupić na tym, żeby to wszystko tutaj spokojnie robić. Więc te defenestracje, to słowo mi tak mocno weszło, ja już je lubię. Już je po prostu uwielbiam. O nie. Okej. Okay. Wybaczcie. Powoli muszę tutaj ogarnąć się z tego. Okej. Okay. I chyba kogoś się zablokował, nie z tego odblokowałem, ale to mnie nie przeszkadza, ponieważ i tak jestem bliżej do pierwszego miejsca niż byłem. To jest zawsze coś. Okej. Okay. Zakręcamy jeszcze raz. Tylko że się te głupie pudełka nie trzeba rozwalać, w sensie jak się tylko da. Bo w sensie nie tyle, że je spychać na trasę, tylko rozwalać całkowicie w sposób taki, że po prostu żeby nie były blokami, ponieważ jak są blokami, to tak na przykład zaliczam defenestrację, nie, oczywiście nie o to chodziło, ale po prostu można na nie się przejechać i tak dosłownie, w sensie, że przejechać sobie po nich. No, i przejechać w kontekście tego, że nas po prostu wyrzucą w powietrze i możemy zaliczyć wtedy zachowanie albo coś gorszego, bo defenestracja w ogóle jest przerąbane po prostu.
Ponadto trasa, jak widzicie, zawiera wiele dróg alternatywnych. Ja na przykład korzystam głównie z tamtej. Nie korzystam najczęściej ze stodoły, właśnie z takich powodów. Ale czasem chyba jednak warto. Dlaczego nazywam to drogą alternatywną? Kurwa mać, przepraszam za słownictwo, ale to co się stało teraz, masakra. Dlatego, że ona nie trwa krócej niż normalny zakręt w mojej opinii, więc stąd też nie używam droga, nie używam słowa skrót, tylko droga alternatywna. Okej. A chyba jeszcze można przez tamtą stodołę na dole przejechać, ale nie chcę ryzykować, szczerze mówiąc, tego. Okej, to jedna osoba wypadła, jesteśmy trzeci. O, po prostu nerwy już mam przez tą grę troszkę. Tylko, że miałem już tyle razy piękną pozycję, albo bardzo ładnie mi szedł wyścig i wyprzyłem coś na jednym okrążeniu ostatnim i tak, no i tak się kończyło to zawsze. Okej, drugie miejsce teraz będzie na koniec drugiego okrążenia chyba. Nawet jeśli nie, to i tak mnie to jakoś specjalnie przeszkadza. Okej, jednak jest. Drugie okrążenie na drugim miejscu, przyjemnie. Ja sobie tutaj spowolnię. Jadę dalej. Żeby pierwsza osoba się rozwaliła? Chyba nie. Nie, normalnie idzie dalej, okej, to kogoś innego chyba słyszałem. No i osoba z pozycji trzeciej oczywiście mnie atakuje, w sensie atakuje naszą pozycję. Mnie to nie przeszkadza. Tak, nie mam zamiaru się o nią bić jakoś specjalnie, w sensie może pod koniec, ale już będę musiał być takiej naprawdę pewnej pozycji. Tej drugiej, żeby, przepraszam, tej trzeciej, żeby się bić o tą drugą. Tak, w taki głupi sposób, żeby ryzykować cokolwiek. Okej. Jedziemy dalej. Cały czas drudzy. To mnie cieszy dosyć mocno. Ponieważ to jest mega informacja dla mnie. Ponieważ znaczy to, że mamy dużą szansę, nawet bym powiedział, że będzie bardzo dużą, żeby skończyć na podium. O tą drugą pozycję chyba będę się jednak bił, wiecie? Bo patrzę na osobę czwartą z kawał drogi za nami. Więc myślę, że nawet jedną defenstrację mógłbym tutaj zaryzykować, aby tą drugą pozycję utrzymać. Okej, i jedziemy to. Jedziemy to. Nie. Zrobiłem to czy nie? Zrobiliśmy to, 700 sekundy. To 2 godziny, 10 minut nagrań, najgorzej. Gorzej. Jezu, tak, masakra, ale się udało mi, dobra. Szybki upgrade tutaj na sam koniec. Ja w tym czasie się z wami będę już żegnał. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że defenstracje były wspaniałe i że zobaczymy się jeszcze w kolejnym odcinku, który możliwe, że będzie jednym z ostatnich. No nie, dobra, jeszcze nie będzie to jednym z... Znaczy, może być jednym z ostatnich, może nie być, zależy jak to pójdzie, tak? No ale jednak będę się z wami żegnał. Będę musiał pamiętać, żeby w następnym odcinku rozegrać nową trasę, którą odblokowaliśmy. Ale jednak nie przedłużając, możecie zostawić suba, dać łapkę, pamiętać tego Discorda, aby zostać patronami na patronacie, gdyż każdy złotówka idzie do rozwoju kanału. Ale tak jak mówię, nie będę przedłużał, do zobaczenia i na razie.